Polskie Radio Rzeszów zaprasza na premierę filmu dokumentalnego Chłopski Bunt 81, zrealizowanego przez TVP Rzeszów z okazji 40. rocznicy podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Dokument odnosi się do strajków rolniczych sprzed 40 lat. Autorami scenariusza i reżyserami są dziennikarze TVP Rzeszów Beata Pardel i Grzegorz Boratyn oraz Przemysław Tejkowski. Sceny fabularne realizowane były m.in. w zabytkowych wnętrzach Polskiego Radia Rzeszów. Na ekranie zobaczymy Cezarego Morawskiego, Waldemara Czyszaka, a także dobrze znanych rzeszowskiej publiczności Roberta Żurka oraz Roberta Chodura. W przedsięwzięciu wzięli udział również członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej SAN oraz aktorzy Teatru Przedmieście z Rzeszowa i Teatru Sioło z Rakszawy. Ogólnopolska premiera filmu dokumentalnego Chłopski Bunt 81 w TVP Historia w piątek 26 lutego o godzinie 20:00.